Witam. Trafiłeś do Zakładu Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Dzięki temu krótkiemu filmowi poznasz podstawy fizyczne zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego oraz metody obrazowania opartej na tym zjawisku. Na pewno nieraz słyszałeś o badaniu diagnostycznym nazywanym rezonansem magnetycznym lub z angielskiego Magnetic Resonance Imaging, w skrócie MRI. Dokładnie o tej metodzie będzie tutaj mowa. Gotowy? Zaczynajmy. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala na zajrzenie do wnętrza obiektów bez ich uszkodzenia, czy też w przypadku organizmów żywych, bez ryzykownej ingerencji chirurgicznej. Dzięki temu możemy w sposób nieinwazyjny analizować strukturę oraz fizjologię różnych interesujących obiektów, w szczególności różnych części naszego ciała. Przykładowo, załóżmy, że chciałbyś zobaczyć wnętrze swojej cebuli. Oczywiście mógłbyś po prostu użyć w tym celu noża, jeżeli nie byłbyś zadowolony, mógłbyś wziąć kolejną cebulę i powtórzyć proces. Załóżmy następnie, że przypadkowo masz dostęp do skanera MRI. Wiem, że jest to mało prawdopodobne, ale kto wie? Wtedy bez problemu możesz obejrzeć swój obiekt warstwa po warstwie bez użycia noża. Podobną procedurę możesz zastosować na przykład do pomidora, czy też orzecha włoskiego, który swoją drogą wygląda bardzo podobnie do mózgu. A co z innymi obiektami, na przykład innymi owocami? Sprawdźmy na przykład kiwi oraz mandarynkę. Jak widać, moja ma sporo pestek. Takie zaglądanie wewnątrz różnych obiektów jest oczywiście bardzo interesujące, ale największy potencjał tej metody zrozumiesz, jeśli pomyślisz o obrazowaniu na przykład żywych zwierząt. Przykładowo, weźmy oposa i mysz. W takim przypadku oczywiście nie ma mowy o żadnych inwazyjnych metodach, w przypadku użycia których zwierzę mogłoby ucierpieć. Możemy natomiast zastosować nieinwazyjną metodę, jaką jest obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Możemy przykładowo obejrzeć ze szczegółami mózg oposa, poznać budowę całego ciała myszki warstwa po warstwie, czy też w szczególności skupić się na jej poszczególnych organach, takich jak mózg czy bijące serce. Potencjał tej metody staje się jeszcze większy, jeśli pomyślisz o badaniu ludzi. Załóżmy, że chciałbyś poznać budowę swojego mózgu lub też sprawdzić jego funkcjonowanie. Zapewne wolałbyś uniknąć ryzykownej interwencji chirurga. Na szczęście za pomocą rezonansu magnetycznego jest to możliwe. Ponadto rezonans pozwala na studiowanie anatomii z niezwykłą rozdzielczością przestrzenną. Innymi słowy, możliwe jest rozróżnienie struktur o wymiarach w zakresie pojedynczych milimetrów lub nawet mniejszych. Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego jest zatem doskonałą metodą diagnostyczną używaną powszechnie w praktyce klinicznej. Jego główną zaletą jest możliwość rozróżniania nawet najmniejszych szczegółów czy też najdrobniejszych zmian chorobowych, podczas gdy cała procedura jest nieinwazyjna i bezbolesna dla pacjenta. Co zatem łączy wszystkie wspomniane obiekty, co pozwala na zastosowanie tej techniki? Odpowiedzią jest woda. Ciało człowieka składa się w aż do 70% z wody. Zawartość ta potrafi być nawet wyższa w przypadku wspomnianych wcześniej owoców lub warzyw. Pojedyncza molekuła wody składa się z jednego atomu tlenu związanego z dwoma atomami wodoru. Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości jąder atomów wodoru do tworzenia obrazów. Jądro atomu wodoru składa się z pojedynczego protonu. Proton może być traktowany jako naładowana cząstka posiadająca moment magnetyczny. Moment magnetyczny jest wielkością wektorową, wyrażającą tendencję danego obiektu do oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym. Atomy i cząstki subatomowe posiadają właściwość nazywaną spinem. Spin, tak jak masa, jest podstawową własnością i nie wynika z żadnych innych bardziej podstawowych mechanizmów. Wartość spinu jest wielkością skwantowaną, to znaczy może przyjmować tylko określone wartości. Jądro wodoru, czy też proton, ma spin o wartości 1/2. Zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego zachodzi jedynie dla jąder o niezerowym spinie. Każdy skaner MRI składa się z następujących elementów. Głównego magnesu, cewek gradientowych, cewki RF
oraz komputera z odpowiednim oprogramowaniem przetwarzającym sygnał ze skanera do tworzenia obrazów. Zadaniem głównego magnesu jest wytworzenie pola magnetycznego o wysokiej wartości indukcji. Przeważnie wykorzystywane są w tym celu magnesy nadprzewodzące. W przeciwieństwie do innych metod obrazowania wykorzystujących promieniowanie jonizujące, takich jak tomografia komputerowa, pozytonowa tomografia emisyjna czy też prześwietlenie rentgenowskie, rezonans magnetyczny wykorzystuje pole magnetyczne oraz impulsy elektromagnetyczne o ściśle określonych częstotliwościach. Indukcja pola magnetycznego, czyli miara tego, jak silne to pole jest, mierzona jest w teslach. Większość systemów do obrazowania używanych w praktyce klinicznej, czyli w szpitalach, wykorzystuje pole magnetyczne o indukcji równej 1,5 lub 3 tesli. Magnes o takiej wartości indukcji wytwarza ekstremalnie silne pole magnetyczne. Dla porównania pole magnetyczne Ziemi to 300 000 tesli. Zatem indukcja pola wytwarzanego przez magnes w typowym skanerze jest aż 50 000 razy większa. Co więcej, elektromagnes o podobnym polu byłby w stanie podnieść samochód. Pole magnetyczne o indukcji 3 tesla nie jest największym stosowanym polem. Dozwolone do stosowania w praktyce klinicznej są systemy o indukcji 7 tesli, natomiast naukowcy wykorzystują pole o indukcji nawet ponad 21 tesli. W naszym zakładzie dysponujemy systemem wykorzystującym pole magnetyczne o indukcji 9,4 tesli. Jest to skaner przedkliniczny wykorzystywany do badań in vivo na niewielkich zwierzętach, takich jak myszy, szczury czy ptaki, oraz do badań materiałowych na próbkach nieożywionych. W świecie subatomowym opisywanym przez zasady mechaniki kwantowej jądra są rozumiane bardziej jako rozmyte fale prawdopodobieństwa aniżeli obiekty stałe. Ze względu na zasadę nieoznaczoności Heisenberga nie możemy w sposób jednoznaczny określić kierunku spinu danej cząstki w żadnym momencie w czasie. Możemy jednak zmierzyć pewne ograniczone właściwości spinu, takie jak składowa momentu obrotowego wzdłuż konkretnego kierunku. Kiedy własność kwantowa jest potencjalnie mierzalna, nazywana jest stanem własnym lub wartością własną. Liczba stanów własnych czy też obserwowanych stanów spinowych jest ściśle określona i zależy od wartości spinu. W przypadku jądra wodoru możliwe są dwa stany spinowe. Spin plus 1/2, czyli stan niskoenergetyczny, i spin minus 1/2, czyli stan o wysokiej energii. Nie oznacza to jednak, że każdy pojedynczy spin fizycznie znajduje się tylko w jednym z tych dwóch stanów i przeskakuje z jednego do drugiego. W przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego, te dwa stany spinowe jądra wodoru nie są obserwowalne i mówimy, że następuje ich degeneracja. Zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego powoduje ich uwidocznienie. Efekt ten nazywany jest efektem Zeemana. Przerwa energetyczna pomiędzy stanami spinowymi jest wprost proporcjonalna do indukcji pola magnetycznego B0 i wyraża się równaniem Zeemana. Jest to energia potrzebna, aby spin przeszedł ze stanu o niskiej do stanu o wysokiej energii. W połączeniu z równaniem Plancka można wyznaczyć częstość fali elektromagnetycznej, której działanie na spin powoduje zmianę jego stanu. Jądro posiada moment pędu wynikający z kwantowej właściwości spinu. Dla zilustrowania efektu oddziaływania spinu jądrowego z polem magnetycznym możemy sobie wyobrazić, że w polu magnetycznym jądra obracają się wokół osi zorientowanej w kierunku pola magnetycznego B0. Statyczne pole magnetyczne wytwarza moment obrotowy lub też siłę skręcającą, działającą prostopadle zarówno do pola, jak i do kierunku momentu pędu. W wyniku działania tej siły jądro jest odchylane i obraca się po kolistej ścieżce prostopadłej do pola magnetycznego. Ruch taki nazywany jest precesją, natomiast częstość precesji nazywana jest częstością Larmora. Częstość precesji, czyli częstość Larmora, jest ściśle określona i zależy od rodzaju atomu poprzez czynnik Landego, zwany inaczej czynnikiem żeromagnetycznym, oraz od wartości indukcji pola B0. Dla uproszczenia skupiamy się jedynie na atomach wodoru, lecz zjawisko zachodzi również dla jąder innych atomów, takich jak fluor czy węgiel. Dla tych jąder czynnik Landego przyjmuje inną wartość. Jak widać, częstość Larmora dla jąder danego atomu rośnie liniowo wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego B0. Na szczęście prawie wszystkie mechanizmy jądrowego rezonansu jądrowego mogą być wytłumaczone korzystając jedynie z zasad fizyki klasycznej.
Powodem tego jest fakt, że podczas eksperymentu nie obserwujemy zachowania pojedynczych jąder, lecz całych grup składających się z milionów lub nawet miliardów spinów. Od tej pory, zamiast mówić o pojedynczych jądrach, których zachowania opisywane jest przez prawa fizyki kwantowej, będziemy brać pod uwagę uśrednioną sumę ich magnetycznych właściwości, reprezentowaną przez wypadkową magnetyzację. Wektor magnetyzacji zachowuje się jak typowy wektor i podlega prawom fizyki klasycznej. W przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego, przypadkowe zorientowanie spinów powoduje, że magnetyczne właściwości uśredniają się do zera. Dopiero umieszczenie obiektu czy też pacjenta w zewnętrznym stałym polu magnetycznym powoduje wytworzenie magnetyzacji. Teraz już wiesz, że zadaniem głównego magnesu jest wytworzenie magnetyzacji w badanym obiekcie. Przejdźmy teraz do kolejnego elementu budowy skanera, jakim są cewki gradientowe. Cewki gradientowe są używane do wywołania zamierzonych zmian w głównym polu magnetycznym B0. Do tego celu wykorzystywane są trzy zestawy cewek gradientowych, po jednym dla każdego kierunku. Wprowadzenie zmian w indukcji pola magnetycznego umożliwia lokalizację wycinków obrazu. Każdy z zestawów cewek jest sterowany przez niezależny wzmacniacz mocy i wytwarza pole magnetyczne, które zmienia się liniowo odpowiednio w kierunku osi X, Y lub Z. Inaczej mówimy, że każdy zestaw cewek wytwarza gradient pola magnetycznego B0 w innym kierunku. Przyjrzyjmy się działaniu cewek gradientowych w przykładowym jednym kierunku. Cewki gradientowe zapewniają liniową zmianę pola wzdłuż danej osi. W ten sposób w różnych punktach przestrzeni wewnątrz magnesu pole magnetyczne B0 ma inną, unikatową wartość. Tak na przykład pole magnetyczne działające na protony w nogach pacjenta jest inne niż pole działające na protony w jego mózgu. Oczywiście zmiany te są bardziej precyzyjne o zasięgu nawet submilimetrowym. Już wcześniej dowiedziałeś się, że częstość Nermora zależy liniowo od wartości indukcji pola magnetycznego. Wprowadzenie gradientu pola powoduje więc, że protony znajdujące się w różnych miejscach procesują z różną częstością. I to właśnie dzięki tej indywidualnej wartości częstości jesteśmy w stanie zlokalizować konkretne atomy wodoru w przestrzeni. Zabieg taki nazywany jest kodowaniem przestrzennym. Kolejnym elementem budowy skanera MRI jest cewka RF. Cewki RF wykorzystywane są do wytwarzania impulsów elektromagnetycznych o częstości leżącej w zakresie fal radiowych oraz do odbioru sygnału rezonansu magnetycznego pochodzącego od obiektu. Bardzo często do tego celu wykorzystuje się tylko jedną cewkę, spełniającą oba te zadania. Cewki RF mają różne rozmiary i geometrie dopasowane do np. danej części ciała, dzięki czemu uzyskuje się możliwie najwyższą wartość sygnału, która następnie przekłada się na lepszą jakość obrazów. Podobnie jak pojedynczy spin, wypadkowa magnetyzacja również procesuje wokół kierunku pola magnetycznego B0. Jednak dzieje się tak jedynie po wyprowadzeniu magnetyzacji ze stanu równowagi. Wektor magnetyzacji, będący sumą procesujących spinów milionów pojedynczych jąder, nie procesuje, kiedy znajduje się w stanie równowagi i jest ustawiony wzdłuż kierunku pola magnetycznego B0. Wektor magnetyzacji zaczyna procesować dopiero, gdy zostaje wyprowadzony ze stanu równowagi poprzez dostarczenie energii. Energia ta jest dostarczana w postaci fali elektromagnetycznej o częstości Larmora indukowanej przez cewkę RF lub inaczej mówiąc przez dodatkowe zmienne pole magnetyczne B1. Po wyprowadzeniu ze stanu równowagi wektor magnetyzacji procesuje wokół kierunku pola B0 również z częstością Larmora. Początek precesji wektora magnetyzacji jest również początkiem wymiany energii między zmiennym polem B1, spinami i ich otoczeniem. Pole B1 o częstości radiowej lub inaczej impuls RF wytwarzany przez cewkę RF przykładany jest prostopadle do głównego pola magnetycznego, czyli pola B0. W wyniku absorpcji energii dostarczanej przez oscylujące pole B1, wektor magnetyzacji początkowo zorientowany wzdłuż kierunku pola magnetycznego B0 zostaje wychylony z położenia równowagi. Aby nastąpiło to wychylenie, częstość impulsu RF musi być w pobliżu częstości Larmora. Im dłuższy czas trwania impulsu RF, tym większe wychylenie wektora magnetyzacji. Pamiętaj, że oprócz całej magnetyzacji, każdy proton również oddzielnie procesuje wokół kierunku pola B0. Nie możemy jednak poznać dokładnego kierunku, w którym w danym momencie wskazuje dany moment magnetyczny protonu.
Można za to wykazać, że pole B1 nie zmienia względnej orientacji poszczególnych spinów. Cały zespół spinów, jak i wektor magnetyzacji jest po prostu obracany przez impuls RF. Z tego względu wielkość wypadkowej magnetyzacji bezpośrednio po impulsie RF jest taka sama jak przed impulsem RF, chociaż zmienia się jej kierunek. Po ustaniu impulsu RF następuje relaksacja, czyli powrót magnetyzacji do stanu sprzed wzbudzenia. Ten powrót do stanu równowagi dotyczy dwóch składowych wektora magnetyzacji. Tak zwana relaksacja podłużna, związana z odrostem składowej podłużnej magnetyzacji, nazywana jest inaczej relaksacją spin sieć. Czas tego odrostu charakteryzowany jest przez wartość czasu T1. Relaksacja poprzeczna, związana z zanikiem składowej poprzecznej magnetyzacji, nazywana jest inaczej relaksacją spin-spin. Czas tego zaniku charakteryzowany jest przez wartość czasu T2. Relaksacja T1 jest to proces, w którym składowa podłużna magnetyzacji powraca do swojej początkowej wartości maksymalnej. Relaksacja T1 nazywana jest relaksacją podłużną lub relaksacją spin sieć. Na wykresie zależności wartości magnetyzacji podłużnej od czasu, odrost magnetyzacji następuje eksponencjalnie i jest charakteryzowany przez czas T1. Co do wartości, T1 jest to czas, który odpowiada osiągnięciu przez magnetyzację podłużną wartości równej 63,2% wartości maksymalnej. Wraz ze wzrostem składowej podłużnej magnetyzacji, energia układów spinów maleje. Dzieje się tak, ponieważ statystycznie więcej spinów znajduje się w stanie o niższej energii. Zatem, aby doszło do relaksacji podłużnej, musi nastąpić przekaz energii z systemu spinów. Energia ta przekazywana jest do sieci, czyli do otaczających jąder i molekuł poprzez zderzenia, rotacje lub oddziaływania elektromagnetyczne. Szybkość odrostu składowej podłużnej magnetyzacji jest różna dla różnych tkanek i struktur. Własność ta jest wykorzystywana w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym do otrzymywania kontrastu, czyli różnic w intensywności sygnału na obrazach w obszarach charakteryzujących się różnymi czasami T1. Relaksacja T2 to proces, w którym poprzeczna składowa namagnetyzowania stopniowo zanika. Co do wartości, T2 jest to czas, po którym wartość magnetyzacji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola B0 ma 36,8% swojej wartości początkowej. Relaksacja T2 nazywana jest inaczej relaksacją poprzeczną lub relaksacją spin-spin. Te same spiny, które przed impulsem RF wykazywały pewną statystyczną preferencję dla kierunków wzdłuż kierunku pola B0 czy też osi Z, zostają obrócone do płaszczyzny poprzecznej, zachowując tak zwaną spójność fazową w płaszczyźnie XY. Początkowa wartość maksymalna wektora magnetyzacji w kierunku osi Z, występująca bezpośrednio przed impulsem RF, zostaje przekształcona na magnetyzowanie poprzeczne bezpośrednio po impulsie RF. Następnie przechylone na płaszczyznę poprzeczną składowe spinu, reprezentowane przez małe strzałki i ich suma wektorowa, czyli składowa poprzeczna magnetyzacji, będą precesować w płaszczyźnie XY z częstotliwością Larmora. Obecność niezerowej składowej poprzecznej namagnetyzowania w dowolnym momencie jest dowodem utrzymującej się asymetrii składowych poprzecznych momentu pędu, czyli utrzymującej się tzw. spójności fazowej. Każdy proces, który zakłóca liczbę lub względne położenie tych składowych poprzecznych, powoduje relaksację T2, czyli zanik składowej poprzecznej wypadkowej magnetyzacji. Każdy proces powodujący relaksację T1 powoduje również relaksację T2, ale istnieją również inne procesy wywołujące jedynie relaksację T2. Są to głównie rozfazowanie wywołane przez zaburzenia lokalnego pola magnetycznego oraz oddziaływania dipolowe pomiędzy spinami, zwane oddziaływaniami flip-flop. Na wykresie zależności wartości magnetyzacji poprzecznej od czasu, tym razem obserwujemy eksponencjalny zanik, który jest charakteryzowany przez czas T2. Wartość ta ponownie jest różna dla różnych tkanek i struktur, a właściwość ta wykorzystywana jest do rozróżniania struktur na obrazie MR. Relaksacja podłużna i poprzeczna, które zostały przedstawione przed chwilą, w rzeczywistości zachodzą w tym samym czasie, przy czym relaksacja spin-spin jest znacznie szybsza niż relaksacja spin-sieć. Czas T2 to typowo kilkadziesiąt lub kilkaset milisekund, podczas gdy czas T1 to nawet kilka sekund. Skoro relaksacja podłużna i poprzeczna następuje jednocześnie, to wypadkowy wektor magnetyzacji jest złożeniem odpowiednich składowych i powstaje poprzez ich wektorowe zsumowanie. Wypadkowa magnetyzacja precesuje, jak wspomniano już wcześniej, z częstością Larmora wokół osi biegnącej wzdłuż kierunku pola B0, lecz jej ruch ma ślad spirali.
Kolejnym zadaniem cewki RF, poza nadawaniem impulsu RF, jest zbieranie sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego pochodzącego od obiektu. Obracający się wektor magnetyzacji widziany jest przez cewkę RF jak zmienne pole magnetyczne. To zmienne pole magnetyczne przechodzące przez cewkę indukuje w niej zmienny sygnał elektryczny, czyli zmienny prąd. Ponieważ cewka umieszczona jest w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola B0, amplituda tego sygnału maleje w miarę tego, jak następuje zanik składowej poprzecznej i odrost składowej podłużnej magnetyzacji. Sygnał powstający w ten sposób nazywany jest sygnałem zaniku swobodnej precesji lub sygnałem FID. Teraz już wiesz, jak powstaje sygnał magnetycznego rezonansu jądrowego. Ale jak powstaje ostateczny obraz? Przypomnijmy raz jeszcze. Dzięki głównemu polu magnetycznemu B0 zostaje wytworzona wypadkowa magnetyzacja. Częstość precesji tej magnetyzacji jest ściśle określona i zależy od indukcji pola magnetycznego B0. Dzięki zastosowaniu cewek gradientowych uzyskuje się gradient pola B0, który powoduje, że protony znajdujące się w różnych miejscach precesują z różną częstością. Dzięki temu możliwe jest przestrzenne kodowanie sygnału. Następnie impuls elektromagnetyczny o częstości rezonansowej, a więc odpowiadającej częstości Larmora, jest nadawany przez cewkę RF, powodując wyprowadzenie wektora magnetyzacji z położenia równowagi. Po ustaniu impulsu RF następuje relaksacja, indukując w cewce RF sygnał elektryczny. Kolejny etap, czyli powstawanie obrazu, odbywa się już w komputerze. Sygnał magnetycznego rezonansu jądrowego indukowany w cewce RF jest przekazywany do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, gdzie następuje przetworzenie sygnału analogowego na cyfrowy. Sygnał cyfrowy reprezentujący dany obiekt jest przechowywany w tzw. przestrzeni K. Przestrzeń K jest macierzą zawierającą informację na temat tzw. przestrzennych częstotliwości, z angielskiego special frequencies. Wprowadzenie gradientu pola magnetycznego B0 w trzech kierunkach powoduje, że protony w różnych punktach w przestrzeni mają różną częstotliwość rezonansową, emitują więc sygnał MR o nieznacznie różnej częstości. Następnie, aby z sygnału w domenie częstotliwości otrzymać informację przestrzenną, stosowana jest operacja matematyczna zwana odwrotną transformatą Fouriera. Po tej operacji na ekranie komputera ukazuje się gotowy obraz MR. Gratuluję! Teraz już wiesz, jak działa rezonans magnetyczny. Zapraszamy na stronę zakładu. Zachęcam Cię również do zapoznania się z pozostałymi materiałami na temat MRI.